Ci patrol. Kłopoty w dżungli. Pewnego dnia Ryder wraz z psim patrolem udali się do dżungli w odwiedziny do ich przyjaciela Carlosa. Ojej! zachwycił się Ryder. To wprost wymarzone miejsce do zamieszkania. To prawda, przytaknął Carlos, w dodatku pełne wspaniałych roślin i egzotycznych zwierząt. W tym momencie wszyscy usłyszeli dobiegający gdzieś z góry hałas. O, 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 o. To odgłosy zwierząt, wyjaśnił Carlos, a dokładnie brzmi jak Mandy. Wszyscy spojrzeli w górę i dostrzegli kołyszącą się na gałęzi nad ich głowami małpkę Mandy. Ryder postanowił zrobić jej zdjęcie, ale gdy tylko wyjął swój telefon małpka go pochwyciła i zaczęła uciekać. Hej, oddawaj! krzyknął Ryder i ruszył w pościg za Mendy. To jest mi bardzo potrzebne. Ale psotna małpka już zniknęła wśród drzew. Dlaczego Mendy zabrała mój telefon? Ryder nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Odzyskanie go to zadanie dla psiego patrolu, stwierdził Carlos. Jak mam zawołać pieski? Zasmucił się Ryder. Hm, chyba już wiem, co zrobię. Ryder wskoczył do patrolowca i połączył się z pieskami przez komputer. Psi patrol, zarządzam zbiórkę w patrolowcu! Po chwili pojawiły się pieski gotowe do akcji. Mendy zabrała mój telefon, musimy go odzyskać, wyjaśnił Ryder. Tymczasem małpka wybiegła z dżungli i ruszyła drogą w stronę starożytnych ruin na wzgórzu. Sky, ty poszukasz Mendy helikopterem z powietrza, a Chase wykorzysta swoje szpiegowskie gadżety i będzie ją tropił na ziemi, zakomenderował Ryder. A ty, Carlos, pójdziesz ze mną, będę potrzebował twojego telefonu. Sky w swoim helikopterze wzniosła się w powietrze, założyła gogle i już po chwili dostrzegła Mendy. Szybko zadzwoniła na telefon Carlosa i zameldowała. Ryder, Mendy biegnie prosto do ruin. Ryder, Carlos i Chase ruszyli w pościg za niesforną małpką. O nie, westchnął Carlos. Te ruiny są przeklęte. Legenda mówi, że gdy tam wejdziesz, nigdy już stamtąd nie wyjdziesz. To świątynia królowej małp, wyjaśnił Carlos, gdy dotarli na miejsce a tam jest Mendy. Zauważył Ryder. Wchodzi do środka, chodźmy za nią. Wewnątrz świątyni było bardzo ciemno. Światło! Szczeknął Chase i omiotł całe pomieszczenie światłem reflektora w poszukiwaniu Mandy. Tam jest! Krzyknął Ryder, wskazując na łobuzerską małpkę siedzącą wysoko na półce. Chase, zajmij ją czymś, a ja tymczasem zabiorę jej telefon. Super szpieg Chase rusza do akcji! Krzyknął Chase, a następnie rozwinął linę i zjechał po niej, próbując odwrócić uwagę małpki. Mendy, zobacz, co potrafię. Mendy pozazdrościła pieskowi, odłożyła telefon i tak samo jak on zjechała po linie. Dobra robota, Chase, ucieszył się Ryder, chwytając telefon. Świetnie, ale chodźmy już stąd, zanim stanie się coś złego, zaproponował Carlos, po czym niepewnie rozejrzał się dookoła. Chodź, Mendy zawołał rajder. Idziemy. Niestety, Mendy dostrzegła zawieszony na pomniku złoty naszyjnik i od razu zaczęła go zdejmować. Nie! krzyknął przerażony Carlos. – Legenda mówi, że jeśli ktoś zabierze naszyjnik królowej Małp, świątynia się rozpadnie, a my jesteśmy w środku. Po chwili ściany budowli zadrżały i pomnik zaczął się przewracać. – Szybciej, szybciej, musimy uciekać! – krzyknął Carlos, gdy świątynia zaczęła się rozpadać. Chase, Carlos i Ryder pobiegli co sił w nogach do wyjścia. W momencie, gdy przyjaciele dotarli do drzwi, pomnik królowej małp przewrócił się i zatarasował wyjście. Po chwili na zewnątrz, wprost pod samo wejście do świątyni spadł ogromny głaz. Przyjaciele byli uwięzieni. Na nic się zdało pchanie z całych sił, drzwi ani drgnęły, a świątynia wciąż się rozpadała. Ryder wezwał przez telefon Sky, poprosił ją, by sprawdziła, jak wygląda sytuacja na zewnątrz świątyni. Wielki głaz blokuje wyjście, zaraportowała Sky Ryderowi. Jest tak ciężki, że sama nie dam rady go przesunąć potrzebuję pomocy. W tej sytuacji Ryder wezwał rabla, któremu polecił przybyć do rozpadającej się świątyni z młotem pneumatycznym. Rabul śpieszy z pomocą! krzyknął piesek i pobiegł ratować przyjaciół. Gdy przybył na miejsce, od razu zabrał się do roboty i już po chwili ogromny głaz tarasujący wyjście był rozłupany. W tym czasie wewnątrz świątyni, Carlos wyjaśniał przyjaciołom, co trzeba zrobić, żeby zapobiec zawaleniu się budynku. Musimy odłożyć naszyjnik na miejsce. Szpiegowskie okulary! Szczeknął Chase niemal od razu do Mandy i zjechał do niej po linie. Małupka uskoczyła pieskowi z drogi, jednocześnie upuszczając naszyjnik. Mam go! Krzyknął Ryder. Chwycił naszyjnik i wspiął się na posąg. Bądź ostrożny! Zatroskali się Chase i Carlos. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie, bo cała świątynia trzęsła się w posadach. Udało się, ucieszył się Ryder, gdy zawiesił naszyjnik na szyi posągu królowej małp. Mury świątyni natychmiast przestały drżeć. Rzeczywiście udało się, powiedział zdumiony Carlos, gdy zapadła cisza. Teraz spróbujmy stąd wyjść, zakomenderował Ryder. Jednak gdy przyjaciele popchnęli drzwi, okazało się, że te ani drgną. Nagle Mendy wskoczyła na kamień, na którym była wyrzeźbiona małpka, po czym drzwi powoli zaczęły się otwierać. Auuu! Zawyli ze szczęścia Rabul i Sky. Gdy zapadł zmrok, psi patrol pod dniu pełnym wrażeń odpoczywał przy ognisku w obozie pośrodku dżungli. Tylko Mendy wcale nie myślała o odpoczynku. Szukała, szukała, aż wreszcie dostrzegła telefon Carlosa. Złapała go, wskoczyła na drzewo i zaczęła się huśtać. O nie, tylko nie to. Westchnął zrezygnowany Carlos, a reszta przyjaciół wybuchła gromkim śmiechem.